Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. I tak jak magazyn się nazywa Zza Kółka, tak dzisiejszy odcinek właśnie będzie właśnie Zza Kółka. Czyli zdarzenia zarejestrowane przez wideorejestratory w pojazdach. A pomysł na dzisiejszy odcinek nadsunął nam jeden z widzów, który przysłał jedno z nagrań i z prośbą o odniesienie się do tego, co Państwo zobaczą. Szanowni Państwo, i oto pierwszy filmik, który właśnie przysłał nam jeden z widzów, za który serdecznie dziękuję. Jest to piątek 13 niestety. Jest to ulica Emily Plater i mamy potrącenie pieszego na przejściu dla pieszych, ale tak naprawdę nie o tym będzie mowa, a o zachowaniu kierowcy i instruktora nauki jazdy. I tutaj widzimy właśnie, zbliżamy się do miejsca tego nieszczęścia. Na chwilkę zatrzymam. Potrącona osoba leży na pasach. Jakieś osoby próbują pomóc tej osobie. I cóż się dzieje? Cóż się dzieje? Pojazdy oczywiście omijają zdarzenie niektóre. Jakieś oczywiście zainteresowanie przechodniów jest. Niektóre osoby próbują pomóc, trudno mi się odnieść w jaki sposób. I cóż robi kursant wraz z instruktorem? I tak jak Państwo widzieli, no w zasadzie nic nie robi, a można by przypuszczać, że instruktor na bieżąco, również też przeszkolony z pierwszej pomocy, kursant, sądząc zatem z tego, że już jeździ autem, też jest świeżo po kursie pierwszej pomocy, bo taki kurs jest w części teoretycznej prowadzony kursu na prawo jazdy. Tak naprawdę świetny moment, żeby pokazać kursantowi, jak zachowywać się w takich sytuacjach, że należy pomóc, bo też nie wiemy, czy te osoby, które zadeklarowały pomoc tej osobie leżącej, czy potrafią to wykonać. Może nie mają przeszkolenia, może nie wiedzą, co robić, a te osoby jadące w pojeździe nauki jazdy, no można by przypuszczać, że taką wiedzę posiadają. Także no przykład dla młodego kierowcy bardzo zły, bo taka pomoc takiej osobie byłaby najlepszą lekcją praktyczną dla takiego młodego kierowcy niż teorie wykładane na zajęciach w sali lekcyjnej. Także Szanowni Państwo, reagujmy, nawet jeżeli też nie potrafimy, nie jesteśmy przeszkoleni, zawsze pomoc jest skazana w jakimkolwiek formie. Nie bójmy się pomagać innym osobom, szczególnie poszkodowanym właśnie na drodze, gdyż nieudzielenie pomocy też ma skutki prawne, też możemy być za to ukarani po prostu. I zaczynamy jazdę zza kółka z pełną prędkością. Zobaczmy, co udało mi się przez kilka miesięcy zarejestrować. I jak w każdym magazynie z tego typu filmikami zawsze mówię, że ja nie poluję na nikogo. To są zdarzenia z życia wzięte. Same po prostu się nagrywają. I dalej mamy ciąg dalszy pieszych. Poprzedni filmik, nie wiem dokładnie jak się wydarzyła, czyja to wina, ale też mamy filmik dokładnie mówiący, co może być przyczyną. Tutaj się na chwilkę zatrzymam. Mamy tutaj matkę z dzieckiem, która już
zasadzie przechodzi przez przejście dla pieszych, pojazdy, pojazd ten ciemny zatrzymał się przed pasami. Ten bus na pewno widział to wszystko, bo ja jadąc za nim również całą tą sytuację widziałem. Co powinien zrobić? Oczywiście również ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Niestety to się nie dzieje. Auto pojechało sobie dalej. Przechodzimy do następnego filmiku, żeby nie było, że tylko kierowcy są winni. Oczywiście ulica Puławskiego w każdym z naszym odcinku albo na tym przejściu dla pieszych, albo na ostatnim, na drugim, następnym. Sytuacja, że pieszy przechodzi na czerwonym świetle. I tutaj widzimy osobę, która dziarskim krokiem przechodzi właśnie sobie na czerwonym świetle. Także nie tylko kierowcy, ale również i piesi winni są temu, że do takich sytuacji na pasach dochodzi. Następny film, jedno z większych przewinień na drodze, to jest przejazd na czerwonym świetle. I mamy sytuację, gdzie pomarańczowe światełko już się zaświeciło. Jesteśmy jakieś 50-70 metrów przed skrzyżowaniem. Spokojny dystans, aby wyhamować, zatrzymać się. Niestety Suzuki spieszy się, po prostu się spieszy. Ewidentnie czerwone, pełne czerwone, nie późne, pomarańczowe, jak to wielu kierowców potrafi określić. Jedno z większych przewinień na drodze. Przechodzimy do następnego filmiku. Podobne zdarzenie. Ja stoję na pasie dla skręcających w lewo na czerwonym świetle. Mam już zielone, czyli ewidentnie pojazdy jadące z naprzeciwka mają już pełne czerwone. Co się dzieje? Oczywiście pośpiech. I przechodzimy do kolejnego. Znów ulica Puławskiego. Też sytuacja pomarańczowej już się świeci. Kierowca tego auta oczywiście przejeżdża.